Witajcie moi drodzy w dzisiejszym odcinku. Zainstalujemy na naszym LG G2 ROM Cloudy G2 trzeciej generacji, czyli Lollipop 5.0. Także zapraszam. Niestety mi jakiś czas temu zaginęła moja przejściówka OTG micro USB do pendrive'a, więc dzisiaj tak dosyć nietypowo wgram plik zip na pamięć telefonu, na pamięć wewnętrzną telefonu. Oczywiście ja pobrałem swój plik zip ze strony XDA Developers. Nie wiem dlaczego, ale zgrywał on mi się na telefon naprawdę bardzo długo, bo to tak widzicie to jak godziny mi upływają. Zacząłem o 16.59. Tutaj widzimy, wyświetla się najpierw godzina 35 minut, potem 13 minut, 10 minut. Ja wiem, że takie złudzenie, bo już się strasznie długo robiło, ale mimo wszystko 3 minuty na plik 2 GB to jest tak całkiem dużo, także powiem wam szczerze, że z pendrive'a dużo szybciej się takie operacje moim zdaniem przeprowadza. Oczywiście teraz pierwsze co musimy zrobić, to uruchomić telefon ponownie w trybie recovery i albo to robimy za pomocą przycisków, albo po prostu robimy reboot to recovery, jeżeli ktoś ma zainstalowany taki program jak Rebooter, czy ma Advanced Power Menu, które po prostu pozwala zrestartować telefon od razu do trybu Recovery. Oczywiście u mnie teraz zobaczycie taki dosyć nietypowy design Recovery. Jest to tak zwany motyw Material Design, taki dodatek do Recovery, ale że tak powiem zmienił się tylko generalnie kolor, wszystko jest na tym samym miejscu, wszystko się nazywa tak samo. Więc na początek robimy wipe, delvi cache, system, data oraz cache i nie powinno to zająć dłuższej chwili. No, enable to mount storage. Czasami taka wiadomość faktycznie wyskakuje, nie jest to nic strasznego. Ale tak naprawdę jeszcze do tej pory nie wiem dlaczego coś takiego wyskakuje. Raz próbowałem, męczyłem się, że tak powiem, całą noc z F2FS. To jest taka tablica partycji, bo domyślnie jest X4 i to miało przyspieszyć nasz telefon, ale tak skończyło się na tym, że miałem wszystkie partycje enable to mount. Ok, oczywiście teraz instalujemy plik zip, w tym celu klikamy install i wyszukujemy naszego pliku zip. Widzimy piękny Aroma Installer. Oczywiście to jest bardzo proste, bardzo ładnie wygląda, bardzo przyjemnie wygląda taka instalacja ROMu. Uważam, że dla osób początkujących bardzo fajnie właśnie korzysta się z Aromy. Ale przejdźmy do funkcji. Oczywiście jeżeli macie telefon zakupiony w Europie, jest to europejska wersja, czyli D802, musicie koniecznie wybrać D802 na pierwszym ekranie. Jest to bardzo ważne, ponieważ w innym przypadku telefon się po prostu nie uruchomi. A żeby go postawić na nogi będzie bardzo ciężko, bo zależnie od tego co wybierzecie, może na przykład wam się pokazać Fast Boot Mode, którego domyślnie nie ma w naszym G2. No i wtedy, żeby wyjść z tego Fast Boot Mode, trzeba się naprawdę nie lada nagimnastykować. Oczywiście teraz już widzicie, trwa instalacja naszego ROMu. Jest to ładnie wszystko skonstruowane, naprawdę ładny wygląd. Podoba mi się motyw właśnie tego instalatora Aromy. No i uważam, że właśnie tak przyjemnie się instaluje takie ROMy, które posiadają ten instalator. Oczywiście jeżeli chodzi o funkcjonalność, o szybkość działania tego instalatora, a jakby się tego instalatora nie użyło, wszystko jest tak samo. Możecie odnieść wrażenie, że tutaj pasek się szybciej bądź wolniej przesuwa, ale ten pasek to jest tak naprawdę lanie wody, bo to programista ustawia, w którym miejscu ma być, no jaka wielkość tego paska ma być. Programista równie dobrze może, znaczy deweloper równie dobrze może sobie ustawić, że pasek albo nie będzie się ruszał, albo od razu na początku będzie cały pełny, także to, że tak powiem, jest względne. Ale oczywiście jeżeli będziecie chcieli, możemy zrobić specjalny odcinek właśnie jak upiększyć takie recovery i zainstalować ten motyw Material Design, bo uważam, że faktycznie przyjemniej się korzysta z takiego ładnego, łagodnego recovery w minimalistycznym stylu. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to bardziej bardzo podchodzi pod taki minimalist jak cały Material Design. Także mi się bardzo podoba. Oczywiście to nie spowalnia naszego recovery, a całość jest tak banalnie prosta, że nawet nie wiem, czy da się, czy ktoś bardzo zdolny potrafiłby uceglić telefon takim wgraniem motywu. Także uważam, że
można się kiedyś tym pobawić. Oczywiście już nam się zakończyła instalacja ROMu, nie trwało to jakoś bardzo długo, chyba dłużej nawet się ten plik na pamięć telefonu zgrywał niż instalacja trwała. Oczywiście teraz klikamy Next, aby przejść już do uruchomienia ponownego naszego urządzenia. Widzimy telefon zgasł, pojawiło się logo LG. No i teraz pozostaje nam czekać, aż telefon się uruchomi. Oczywiście jak zawsze, za pierwszym razem telefon może się uruchamiać troszeczkę dłużej, ale nie wpadajcie w panikę. Faktycznie raz miałem taką sytuację, chyba że telefon mi wisiał na logo LG 10 minut, aż zaskoczyło przygotowanie aplikacji. Oczywiście ja wtedy już też miałem chęć wyłączyć to, mówię, a coś się nie zrobiło, ale się okazuje, że czasami wystarczy naprawdę troszeczkę dłużej poczekać. No zaoszczędzi nam to problemów, bo że tak powiem, resetowanie telefonu, jak on się nie chce uruchomić i on wisi na tym czarnym tle, a może się jeszcze odpalić, to tak, trochę głupota taka, no bo on może gorzej działać, ponieważ on coś robi, skoro on się nie ładuje, on coś robi, on coś przetwarza, tak, więc nie będziemy mu tego przeszkadzali robić. Dajmy mu troszeczkę czasu, dioda widzimy świeci. Jeżeli świeci dioda powiadomie, to znaczy, że kernel już został wczytany przez bootloader i nic złego już nam się nie stanie. Także jeżeli to jest wasz pierwszy raz z instalacją ROMu na LG G2, zaświeciła wam się dioda, już nie ma o co się martwić. Nawet jeżeli telefon się nie odpali po godzinie, nie będzie żadnego problemu, żeby wejść do recovery i ponownie zainstalować ten sam plik zip. Ale, że tak powiem, nigdy nie miałem takiej sytuacji, że ROM, który zainstalowałem, nie chciał mi się odpalić. Raz faktycznie zapomniałem zrobić wipe i bez wipe'a mi się nie chciał odpalić, ale wtedy nawet nie musiałem reinstalować ROM, po prostu wszedłem do recovery, przypomniałem sobie, aha, no przecież zapomniałem zrobić wipe i wtedy zrobiłem to wipe i system normalnie się uruchomił, ale oczywiście bez wipe system, tak, prawda? Bo to nie ma żadnego sensu. Oczywiście już widzimy wiadomość Android is upgrading, czyli jest to przygotowanie wszystkich aplikacji, zapisywanie danych aplikacji do pamięci, ciężko to nazwać pamięcią Delvik, bo to w recovery to, no, to jest partycja Delvik cache, tak, ale oczywiście w Androidzie 5.0 jest to maszyna uruchomieniowa AR, czyli Android Runtime, także wszystkie pliki, wszystkie aplikacje teraz są właśnie dostosowane do naszej maszyny uruchomieniowej. Nie będę wam tłumaczył, jak to wszystko działa, ale po prostu telefon za każdym razem, kiedy jest czyszczony Delvik cache, musi wszystko jeszcze raz sobie przygotować, żeby mógł, żeby te, tak jakby zoptymalizować te wszystkie aplikacje. Czasami na niektórych telefonach, na niektórych ROMach możecie się spotkać z wiadomością optymalizowanie aplikacji, to faktycznie jest bardziej takie optymalizowanie niż aktualizacja Androida, co sugerowało właśnie to okno Android is upgrading. Oczywiście teraz wyskoczył nam ładny ekran powitalny z LG G4, ponieważ Cloud G2 wersja trzecia, w moim przypadku jest to V3.3, to jest, że tak powiem, nie wiem jak z jądrem, czy to jest ROM przeportowany z G4, czy może po prostu ROM z G2 z nakładką G4. W każdym razie ja jestem już po 2 tygodniach używania, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Na chwilę obecną to jest chyba najlepszy ROM, jaki jest dostępny na LG G2. Oczywiście zrobimy sobie jeszcze recenzję tego ROMu, aczkolwiek widzicie, jest to Android 5.02 Lollipop. Teraz jest, że tak powiem, nacisk na 5.1, ale na dobrą sprawę przecież 5.1 nic nie wprowadza do naszego telefonu. 5.1 są poprawki dla Nexusów, także nie ma co się, że tak powiem, spinać, że LG nie wypuściło 5.1 na nasz telefon, bo z tego co wyczytałem, LG szykuje już na G2, G3 i G4 aktualizację do Androida Marshmallow. Także myślę, że warto zbroić się w cierpliwość. Android 5.1 nic nowego do naszego telefonu nie wprowadza. Tam może drobne poprawki, ale to nie jest nic znaczącego, co można zauważyć przy użytkowaniu. I także ja bardzo gorąco polecam ten ROM. Oczywiście zapraszam do następnych odcinków i piszcie w komentarzach, czy chcielibyście filmik o tym właśnie, jak zrobić takie ładne recovery, jak wgrać motyw do recovery, żeby wyglądało ono ładnie. Oczywiście najpierw będziemy szukali tych motywów, gramy sobie jeden motyw, a może później nawet sami zrobimy sobie taki motyw. Także piszcie w komentarzach, będę oczywiście wszystko na bieżąco czytał. Oczywiście również zapraszam do polubienia fanpage'a Sysheart TV na Facebooku, czy też zadawania pytań na adres e-mail sysheart.tv@gmail.com.
Także do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!